Dzień dobry. Dziś ogłosiliśmy, że 8 milionów kopii Cyberpunka zostało zamówione przez graczy w ramach sprzedaży przedpremierowej, tak zwanej preorderowej. To ponad pięciokrotnie więcej niż osiągnęliśmy naszą największą dotychczasową premierą, Wiedźminem III. Jesteśmy z tego wyniku niesamowicie dumni. Jesteśmy dumni, że Cyberpunk świetnie sprzedaje się na całym świecie. Łącznie kampania marketingowa Cyberpunka realizowana była w ponad 50 krajach w 34 językach, a sama gra przetłumaczona została na 18 języków, w tym 11 wersji zostało w pełni zdubbingowanych. Łącznie w naszej produkcji zatrudniliśmy blisko 2000 aktorów do podkładania ścieżek dźwiękowych w poszczególnych językach. Łącznie przełożyło się to na 97% sprzedaży eksportowej, sprzedaży zrealizowanej na bazie zamówień złożonych przez graczy na całym świecie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników kampanii preorderowej. Obserwujemy bacznie oceny również wystawiane przez graczy. Zdajemy sobie sprawę, że to trochę zbyt krótki okres, żeby ocenić samą grę. Gracze mogli z nią obcować dopiero przez krótkie godziny. Wierzymy, że jak zanurkują głębiej w świat Cyberpunka, tych ocen pojawi się więcej i będą uwzględniać wszystko to, co dla graczy przygotowaliśmy. Właśnie ukończyliśmy nasz największy projekt. Miliony pudełek trafią niebawem do graczy. Wielu z nich już gra w grę. Mam nadzieję, że do końca roku liczba osób, które będą się cieszyć Cyberpunkiem przez te święta, jeszcze znacząco urośnie. Serdecznie wszystkich zachęcam.